Dzień dobry Państwu, czy nawet dobry wieczór. Witamy Państwa na kolejnym spotkaniu w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma. I nasze spotkanie dzisiejsze, czy spotkanie, debata będzie dotyczyć Jedwabnego. Spotykamy się w przeddzień 80. rocznicy pogromu w Jedwabnem i też w okolicznych miejscowościach, o których nie zapominamy. Jak ważna jest pamięć? Czy nie lepiej zapomnieć? To jest takie hasło naszej debaty, ale zanim przejdziemy do pytań szczegółowych, przedstawię Państwu naszych szacownych gości, drogich przyjaciół Instytutu i wybitnych znawców tematu. Otóż będziemy rozmawiać z profesorem Andrzejem Żbikowskim, historykiem i politologiem, kierownikiem działu naukowego naszego Instytutu i profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Jest z nami również doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorz Berendt, który jest zastępcą dyrektora do spraw naukowych Muzeum II Wojny Światowej, badaczem stosunków polsko-żydowskich w okresie zagłady i też wybitnym znawcą tej tematyki, którą będziemy się dzisiaj zajmować. Jest z nami również pani doktor Zuzanna Bogumił, socjolożka i antropolożka zajmująca się problematyką pamięci, badająca historię i wystawy historyczne w Europie Środkowej i Wschodniej z Ośrodka Etnologii i Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Także w tym składzie chciałabym wrócić do naszego pytania, które otworzyło tę debatę. Pani doktor, spotykamy się w przeddzień 80. rocznicy pogromu w Jedwabnem. Jak ważna jest pamięć i czy nie lepiej o tym zapomnieć? To jest takie pytanie, na które bym odpowiedziała pytaniem, to znaczy to właśnie chyba nasza dzisiejsza rozmowa nam pokaże, jak ważna jest pamięć. Musimy pamiętać, że pamięć przynależy do konkretnej grupy i to od nas zależy, czy chcemy pamiętać, czy chcemy zapomnieć i w jaki sposób będziemy o tym wydarzeniu pamiętać i czemu będzie służyć ta pamięć i jaką też lekcję z tej pamięci wyciągniemy. Dziękuję. Panie profesorze, pan napisał taką książkę U genezy Jedwabnego, która w pogłębiony sposób przyczyniła się do zrozumienia tła historycznych wydarzeń, które akurat w Jedwabnem miały swoje apogeum 10 lipca 1941 roku. Czy może nam pan przybliżyć sytuację ziemi łomżyńskiej w latach 1939-41? Czy ma znaczenie w ogóle sytuacja przedwojenna? Jak to wyglądało u tej genezy? Nie, no oczywiście takich zjawisk, prawda, czyli spalenie i zamordowanie kilkuset Żydów przez ich chrześcijańskich sąsiadów, takie zjawiska, takie wydarzenia nie biorą się znikąd i nie dadzą się też jedną jakąś przyczyną czy wytłumaczyć, prawda? Jest to zwykle, oczywiście to jest nadzwyczajne wydarzenie, już z góry powiem, że no, bez precedensu w skali tych tragicznych wydarzeń w tamtym okresie. Największa liczba ofiar, no, chyba największa liczba osób zaangażowanych w ten mord. No ale przyczyny są bardzo złożone. Na pewno przede wszystkim, czy bardzo głęboko sięgający antagonizm polsko-żydowski, czy stosunku Polaków, mieszkańców miast, miasteczek, a też wsi okolicznych, no do w jakiejś części szybko modernizujących się Żydów i osiągających tam sukcesy na prowincji. To nie tylko Warszawa, Kraków czy Lublin, ale to też takie miasteczka niewielkie, poniżej 2000 osób, jak Jedwabne, gdzie prawda, no, mnóstwo usług, handlu, różnej działalności, takiej na poły, może nie intelektualnej, ale takie typu zakłady fotograficzne, prywatni lekarze, prawda, to Żydzi. I no, z czasem, prawda, no, budziło to w jakiś sposób niechęć. Cała ta
cały ten region był w dwudziestoleciu międzywojennym opozycyjnie, z racji troszkę i stanowiska biskupa, ale też z takiej struktury no, polskich mieszkańców, czyli dosyć dużo takich drobnych wsi poszlacheckich, trochę rozproszona ta ludność, no bo raczej skłaniał się ku ideologii endeckiej bardzo silnie, aż biskup Łukomski bardzo i co i jego tam zaplecze, prawda, w kurii, to dało się to no, wyczytać bardzo wyraźnie w prasie diecezjalnej, która była właśnie bardzo wrogo i agresywnie nastawiona do miejscowych Żydów jako konkurentów z jednej strony ekonomicznych, a z drugiej strony przeciwników ideowych, prawda? No, w Radziłowie, czyli w miejscowości, w której 3 dni wcześniej taki pogrom i spalenie Żydów miał miejsce, no w 1932 roku doszło do znaczącego pogromu. Policja interweniowała, zginęło 2 chrześcijańskich agresorów. No także te stosunki były już bardzo napięte przed wojną. No i później to, co być może dla wielu polskich historyków, ale nie tylko polskich, wydaje się najważniejsze, łomżyńskie, czyli wschodnie Mazowsze w 1936 przyłączone dopiero do województwa białostockiego, dostały się pod okupację sowiecką. No i przeszło całą tą no, taką totalitarną zmianę, prawda, sowietyzacji, czyli wywłaszczenie, represje polityczne, głównie wobec jakiejś polskiej administracji, ziemian, ale też no i zamożnych Żydów, prawda, nie zapominajmy. I zmiana takich realiów, prawda, okupacyjnych. W samym Jedwabnym Żydów tak zwanych przysłanych ze wschodu, z głębi Republiki Białoruskiej było dosłownie kilku. Najwyższe stanowisko to był sekretarz Rajkomu do spraw rolnictwa. W ogóle nie odnajdywali się nigdzie, no ale tak czy inaczej generalna opinia, że Żydzi z ulgą powitali okupanta sowieckiego, z pewnym Schadenfreude się do tej okupacji odnieśli. No, no bez liczenia się z tym, że rzeczywiście no, szczególnie ci biedni, te warstwy no, niższe żydowskie, niezamożne, bezrobotni, no, oni nie bardzo dobrze wspominali tą Polską Rzeczpospolitą. I to z pewnością zaogniło. Plus do tego dodajmy, że władze sowieckie w czerwcu 1941 roku, czyli no dosłownie dwa tygodnie przed wybuchem agresją niemiecką, na tym terenie przeprowadziły, czy próbowały przeprowadzić, to się w części nie udało, tak zwaną czwartą deportację, prawda? Czyli jak gdyby no przewidując być może, na, że będzie, no dojdzie do wojny, chcieli oczyścić sobie teren, prawda? I padły podejrzenia, że to jacyś kolaboranci żydowscy tych Polaków aktywnych tam w konspiracji, no w ogóle aktywnych czy niechętnych do władzy sowieckiej, bo tam już to podziemie tak zwane prolondyńskie było dawno rozbite, ta słynna konspiracja w Kobielnym. Zresztą to nie Żydzi się przyczynili, tylko polscy kolaboranci do wykrycia tej grupy tam, no nazwijmy partyzanckiej, która się pod miastem no, ileś tam kilometrów ukrywała i organizowała. I ten cały splot, to była pierwsza taka, jak gdyby splot przyczyn, no i później sam przebieg tej agresji niemieckiej. W tych miejscowościach wszystkich, ja ich naliczyłem tam około 30, w tym rejonie, może troszkę dalej na wschód jeszcze za Białystok, za Wasilków, gdzie wybuchały jakieś akcje antyżydowskie o różnej skali. No, te wojska niemieckie przetaczały się w kilku falach. To nie było tak, że to tylko Wehrmacht pomaszerował dalej, a później już było SS, Gestapo. Nie, tam przechodziły różne formacje i zawsze zachowywały się dosyć wrogo, w taki sposób no, eksploatacyjny wobec głównie ludności żydowskiej. Też pojawiały się takie lotne oddziały SIPO, czyli tej policji politycznej niemieckiej, które no, tam pacyfikowały ten teren. I ten wzór niemiecki, wskazujący, no, że Żydzi nie są chronieni, są poza prawem, są no, na jakimś dole tej drabiny społecznej, no, ośmielał coraz bardziej tą miejscową ludność do aktów wrogości. Panie profesorze Grzegorzu Berencie, czy możemy powiedzieć coś więcej na temat tego, jaka była sytuacja społeczeństwa podbitego, które doświadcza w stosunkowo krótkim czasie dwóch totalitaryzmów. Z jednej strony sowieckiego,
antykapitalistycznego i antyintelektualnego, a z drugiej strony totalitaryzmu niemieckiego, nastawionego na być może troszkę inne grupy, które stały na celowniku III Rzeszy. Ale jaka jest ocena uwarunkowań społecznych w Jedwabnem pod tym kątem? I po drugie, jak wyglądały przygotowania niemieckie do zajęcia tego obszaru? Jakie były te plany? I w jaki sposób miały działać te komanda, czy to właśnie nie wiadomo, czy do inspirujące zamieszki, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, czy też mające na celu wywoływanie agresji między obywatelami? Czy wiedziano o tym, że istnieje jakiś problem między społeczeństwem lokalnym, które może mieć żal do tych widocznych przedstawicieli społeczności żydowskiej, którzy wzięli udział w systemie władzy komunistycznej na danym obszarze? I też, czy też ta kontrola, czy właściwie to była kontrola tego terytorium w momencie, kiedy front z wojskami Wehrmachtu poszedł dalej na wschód, czy to była ziemia niczyja? Czy to słynne komando Schapera, SS-SD, tak, to była formacja. Czy oni byli w Jedwabnem na przykład przed tym pogromem? Czy wiadomo, czy inspirowali bezpośrednio, wydając jakieś rozkazy, być może swoim już lokalnym szpiegom, kolaborantom, dywersantom? Co wiemy w chwili obecnej na ten temat? No wiele wątków pani tutaj w tym obszernym pytaniu poruszyła, rozpoczynając może od pierwszego. Celem obu okupantów, i tego pierwszego sowieckiego, i kolejnego niemieckiego, było wywrócenie układu społecznego, który funkcjonował tam przed 1.17 września. Sowieci działali według klucza, wzorca i celu zmierzającego do przeniesienia na ten teren wzorców ustrojowych, które wprowadzali już od 1918 roku na swoim terenie. I tutaj profesor Żbikowski już zasygnalizował, w kogo uderzyli po 17 września 1939 roku. Przede wszystkim w ludzi zaliczanych do przedwojennej elity społecznej, niezależnie od narodowości. I jeżeli mówimy o wojnie, to ja powiem ci tak, dopełniłbym w ten sposób. To była czwarta fala, ale na pewno nie ostatnia, bo gdyby nie było ataku, to ten proces czystki polityczno-klasowej byłby realizowany w następnych latach. Muszę to pytanie tutaj zadać. Czwarta fala, ale pierwsze deportacje. Deportacji. Sowieckich. Tak, deportacji ale, sowieckich. Pierwsze trzy też się przetoczyły przez ten obszar i Łomżyńskiego? Też dotknęły mieszkańców tamtych terenów? Czy coś wiemy? Ale w mniejszej skali. Ta z lutego, to trzeba bardziej terenów dalej na wschód. Osadników na wojskowych, tak, leśników, więc tu też trochę leśników. Druga dotyczyła rodzin i małej grupy zamożniejszych Żydów. Nie mamy bardzo dokładnych. Ma wyjść drukiem teraz ta Księga Pamięci Jedwabnego. Być może ci, którzy wcześniej zdążyli wyemigrować, może oni coś wiedzą, prawda? Ale raczej niewielu się chyba uratowało, czy być może nie dotknęła. Na pewno trzecia deportacja z czerwca 1940 roku dotknęła też jedwabieńskich Żydów, bo to była deportacja przeciw, no, skierowana tym, wobec, którzy nie chcieli przyjąć obywatelstwa. Głównie przeciw, tak, Żydom na 80 tysięcy. Polaków też, czy nie? Na 80 tysięcy, 2 tysiące to Polacy, 78 to Żydzi na całym terenie okupacji sowieckiej. Ilu było w Jedwabnym? No niestety, no, te źródła jedwabieńskie są dosyć skąpe i wielu ważnych rzeczy nie wiemy. No dobrze, ale dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo my mówimy o deportacjach, o czterech falach, natomiast czystka polityczna rozpoczyna się już jesienią 1939 roku poprzez aresztowanie osób uznanych za najbardziej niebezpieczne. Gdy wkraczają Niemcy, oni idąc, działając według innego klucza,
też rozpoczynają od eliminacji tych osób, przedstawicieli tych środowisk i instytucji, które uznali za najgroźniejsze dla III Rzeszy. I można tu wychodzić od rozkazów, które były wydawane już wiosną 1941 roku, lokujących w zbiorowości osób uznanych za najgroźniejsze dla Niemiec, dla narodu niemieckiego, przede wszystkim komunistów, aktywistów partii komunistycznej, oficerów politycznych Armii Czerwonej, natomiast literalnie spośród kategorii etnicznych wskazując wyłącznie Żydów jako zaplecze. Żydów na stanowiskach publicznych. Na stanowiskach publicznych, a w praktyce przyjęło to postać taką, że gdy te oddziały wkroczyły na tereny zajmowane przez Związek Sowiecki, to uderzenie spadło również na osoby, które z tymi instytucjami sowieckimi nie miały nic wspólnego. Przechodząc teraz natomiast do działań, komu powierzono przede wszystkim tropienie, izolowanie i eksterminowanie przedstawicieli tych grup, kategorii uznanych za najbardziej niebezpieczne dla Niemiec? No przede wszystkim wspomnianej Policji Bezpieczeństwa i Służbie Bezpieczeństwa SS i niejako pierwszoplanową postacią organizującą te działania na szczeblu centralnym był Reinhard Heydrich. To jemu zresztą też powierzono już w 1939 roku opracowanie pewnych generalnych założeń dotyczących postępowania z ludnością żydowską. Niektóre z jego decyzji i zaleceń ogłoszonych 21 września 1939 roku i realizowanych w Generalnym Gubernatorstwie przeniesiono latem 1941 roku na zajmowane tereny kontrolowane. Czy był odrębny rozkaz dotyczący kampanii 1941 roku? Mamy odrębne rozkazy. Jest tak zwany rozkaz o komisarzach. To jest to, o czym ja wspominałem i co dopowiedział profesor Żbikowski. Natomiast istotne jeszcze w kontekście, o którym mówimy, jest to, że w czerwcu, w połowie czerwca i później na przełom czerwca i lipca wydano zalecenia, aby stymulować, popierać, tolerować tak zwane akcje samooczyszczające, w ramach których to rzekomo miejscowa ludność samoistnie miała występować przeciwko przedstawicielom reżimu sowieckiego, przeciwko Żydom. Natomiast też, gdy mówimy o tych przerażających zbrodniach, które miały miejsce na Podlasiu w lipcu, sierpniu 1941 roku, no jednej daty nie możemy pominąć, powiedziałbym, zbrodni w pewnym sensie założycielskiej, tej, której dokonano 27 czerwca w Białymstoku, gdy jednostki policyjne niemieckie według różnych szacunków wymordowały w stolicy dawnego województwa w Białymstoku, wymordowały od tysiąca, kilkuset do dwóch tysięcy osób, w tym dużą część ofiar, zapędzając do głównej synagogi. I to jest pierwsze miejsce na Podlesiu, gdzie wymordowano Żydów, paląc ich żywcem. I w następnych dniach dochodzi do działań grup operacyjnych połączonych z wciąganiem przedstawicieli miejscowej ludności, bo w tych wielu miejscowościach, o których wspomniał tutaj
profesor Żbikowski, czy w Wiźnie, czy w Wąsoszu, czy w Radziłowie, to są te zbrodnie poprzedzające zbrodnie w Jedwabnym. To uczestnictwo znanych z nazwiska mieszkańców tych miejscowości w działaniach podejmowanych przez ludzi z komand Policji Bezpieczeństwa jest udowodnione, zapisane przez świadków i ocalałych Żydów, i miejscowych chrześcijan. Zadała pani konkretne pytanie o komando Hermana Szapera. Kilkoro ocalonych w latach 60., na początku lat 60., którzy byli przesłuchiwani w Izraelu, rozpoznało na zdjęciu Hermana Szapera jako osobę, która dowodziła w Radziłowie i w Tykocinie. W przypadku Radziłowa 7 lipca, w przypadku Tykocina koniec sierpnia. Także obecność tego funkcjonariusza Policji Bezpieczeństwa i jego podwładnych na tym terenie, operowanie przez kilka tygodni jest potwierdzone. A on został skierowany na ten obszar z prowincji Prusy Wschodniej. Wcześniej służył na posterunku granicznym w Ostrołęce. Ale tu bym dopowiedział jedną rzecz, bo profesor Berendt jak gdyby w pośpiechu pominął. Wiadomo, że za oddziałami Wehrmachtu podążały tak zwane dywizje ochrony, czyli też Wehrmachtu, ale takie specjalne, lżej uzbrojone, no, dywizje żandarmerii, no, nazwijmy to tak, i obsadzały, wyznaczały tam te komendantury żandarmerii. Też taka polowa komendantura, 7 osób była w Jedwabnym. I oni tam w czasie tych zajść, tego pogromu i mordu, prawdopodobnie siedzieli, nie wychodzili z tego swojego budynku. Tyle wiemy. Dzięki nim się tam dwóch pracowników żydowskich uratowało, 2 czy 3. Ale za tym Wehrmachtem szły przede wszystkim słynne Einsatzgruppe. Na tym kierunku ofensywy Einsatzgruppe B. One się składały z 4 Sonder, pod 2 Sonder i 2 Einsatzkommando. Te Sonder zaraz szły za Wehrmachtem, za pierwszą linią. Te Einsatzkommando szły dalej mniej więcej na tym poziomie. One nie były bardzo liczne. Cała ta grupa B miała około 800 osób, czyli prawda, no, podzielić na 4, tam był i sztab, to jest jakieś niecałe 100 osób w każdej grupie. Dzieliły się na podgrupy i pacyfikowały teren, czyli zabezpieczały magazyny, dokumentacje, łapały no, wydanych komunistów, likwidowali na miejscu i tak dalej. Ale że ta ofensywa na tym kierunku na Moskwę poszła bardzo szybko, po tygodniu przecież Niemcy byli w Mińsku, to zrobiła się powstała taka no, próżnia władzy. I Heydrich zażądał od dowódców SS i SIPO, tej Policji Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie, czyli w Warszawie, Lublinie i właśnie w Okręgu Ciechanów, stworzenie wysłania gdyby na pomoc takich oddziałów posiłkowych, które by jeździły od miejscowości do miejscowości. One prawdopodobnie liczyły od 20 do 30 osób, nie więcej. Poruszały się tak zwanymi taksówkami, czyli osobowymi samochodami. No góra może kilkanaście osób i pojawiały się prawie w każdej z tych no, licznych miejscowości. No, prawdopodobnie jakoś organizowały i nadzorowały, prawda, tą zmianę władzy i dostosowanie się, rekrutowały policję, czy akceptowały takie policje ochotnicze, no, jakichś burmistrzów, sołtysów powoływały i jechały dalej. W przypadku Radziłowa akurat wiemy, że zanim Żydzi zostali spaleni, wybuchł pożar stodoły, mamy no, takie dobre relacje stwierdzające, że no, te samochody wyjechały już z miejscowości, czyli na pewno nie brali ci Niemcy bezpośredniego udziału, być może sugerowali, nakazali i tak dalej. Tego nie rozstrzygam, ale na pewno nie byli obecni pod palącą się stodołą. W dokumentacji jedwabieńskiej, dużo słabszej, procesowej, śledztwa i tak dalej, i relacyjnej, tak naprawdę nie mamy ani, że byli, ani, że ich nie było. Po prostu dokumentacja milczy na ten temat i mimo rozmaitych starań badaczy, którzy mieli różne poglądy na tę kwestię, bardzo opozycyjne, no nic nowego nie udało się
wnieść. Edmund Dmitrow, który rozmawiał z Chaperem, już bardzo starszym człowiekiem, jak w IPN-ie, w Biurze Edukacji Publicznej, przygotowywaliśmy taką dużą rozprawę wokół Jedwabnego. No, to zrozumiałe, że sprawca nie chciał się do niczego przyznawać, ale przeszukiwał archiwa niemieckie, były sugestie, że może są jakieś fotografie, może film kręcili wtedy Niemcy, no bo w jakichś miejscowościach, w Jasionówce z takiego pogromu w tym samym czasie zachowała się seria chyba 8 zdjęć, gdzie są widoczni Polacy, Niemcy i Żydzi na tych zdjęciach. No, ale jak na razie dokumentacja jedwabińska w żadnym stopniu nie uległa powiększeniu. Nie było tam tak naprawdę ekshumacji, były tylko takie archeologiczne, wstępne badania. I nie wiem, czy jest nadzieja, że to się jakoś zmieni. Natomiast dobrze, że w kwietniu 2001 roku, a następnie na przełomie maja i czerwca tegoż roku, jednak te ograniczone prace ekshumacyjne i badawcze zostały archeologiczne zostały przeprowadzone, bo to w istotny sposób pozwoliło skorygować, zweryfikować zeznania różnych świadków mówiących o tym, co się stało z ofiarami, gdzie spoczywają ich szczątki i te prace archeologiczne ustalone właśnie dzięki tym pracom w maju, czerwcu 2001 roku. Teraz mówimy o Jedwabnym już, prawda? Tak, przeszliśmy do Jedwabnego. Zacznijmy już powoli mówić też o tym przebiegu i najistotniejszych punktach, może zwrotnych tej akcji, ponieważ oczywiście nasz czas jest niestety ograniczony. I musimy o tym powiedzieć. Ja bym jeszcze poprosiła, żeby pan profesor Berendt kontynuował swój wątek, bo przerwałam, ale przejdziemy też do pana profesora i później nie zapominamy o pamięci, proszę państwa. Do tego też przejdziemy i chcemy poświęcić temu znaczną część naszego programu. Profesor Żbikowski zwrócił uwagę, że dokumentacja dotycząca Jedwabnego wśród tych różnych miejscowości i zbrodni jest stosunkowo najuboższa. W związku z tym, mimo że ogół zbrodni dokonanych w powiecie łomżyńskim, sztuczyńskim, grajewskim, bo takie nazwy padają przecież w kontekście tamtych wydarzeń, tamtych zbrodni. Tu stosunkowo najmniej wiemy nadal, chociaż od Jedwabnego pochodzi nazwa całej kompleksu tych zbrodni z lata 1941 roku. Cóż wiemy? Wiemy o tym, że pada rozkaz wydany przez czynniki niemieckie, aby zgromadzić, spędzić żydowską ludność miasteczka na rynek, gdzie nakazano, zresztą wzorem stosowanym w Niemczech w drugiej połowie lat 30., aby ci ludzie gołymi rękami czy jakimiś drobnymi narzędziami usuwali trawę czy drobne rośliny ze szczelin między kostkami czy kamieniami bruku na tym rynku. Dochodzi też do sytuacji, w której albo już zniszczony uprzednio, albo niszczony na rozkaz pomnik Lenina ma być wyniesiony z rynku przez kilkudziesięciu młodych Żydów poza miasto. I to według świadectw było kilkudziesięciu młodych ludzi, których zmuszono, aby pokruszone fragmenty tego pomnika włożyli na rodzaj taczek i usunęli z rynku. I w zasadzie istotne jest to, że my nie wiemy, ci ludzie pod eskortą znikają z rynku i nie ma świadków ich śmierci. O ich losie dowiedzieliśmy się w zasadzie
dzięki archeologom, którzy odnaleźli ich mogiłę w środku stodoły, jako pośrodku fundamentów, gdzie na szczątkach tych kilkudziesięciu ofiar wrzucono resztki tej potłuczonej figury. Jeszcze wróćmy chwilę wcześniej. Kto i jak wydał rozkaz, jeżeli nie było już władzy sowieckiej, nie było władzy niemieckiej, czy też właśnie była, kto zapędzał, jakie miał środki, czy miał broń, czy miał... Co miał? Mamy tutaj różne stanowiska. Dlaczego się posłuchali w ogóle? Różne stanowiska. Ja bym nie wyszła z domu na przykład. Niemcy w miasteczku byli i mamy diametralnie różne jak gdyby narracje na temat tego, jak oni się zachowywali. Profesor Żbikowski wskazał, że ci z posterunku żandarmerii polowej niejako zamknęli się na posterunku i w ogóle nie uczestniczyli w działaniach, w zbrodniczych działaniach. Według innej opcji Niemcy jak najbardziej sprawowali tutaj tę funkcję kierowniczą, inicjującą, natomiast pozyskali, tak jak w wielu innych miejscowościach, niektórych ludzi, którzy albo pod przymusem, albo widząc w tym dla siebie szansę odgrywania jakiejś istotniejszej roli w nowym reżimie, wystąpili w roli tłumaczy, organizatorów, przedstawicieli. Tu padają nazwiska Mariana Karolaka, który dopiero później został okupacyjnym burmistrzem miasteczka, czy znającego dobrze, jak się wydaje, język niemiecki, Karola Biedronia, który też później dopiero zostaje policjantem. On nim jeszcze nie jest. Nie, takim... policjantem nie mógł zostać wcześniej, bo dopiero później Niemcy formowali tak zwany Wachmannschaft. Nie, mógł, bo jeżeli patrzeć na sytuacje, które mają miejsce właśnie w tych tygodniach przejściowych lata 1941 roku, to w różnych miejscowościach są powoływane różne milicje doraźne, porządkowe i w tym sensie jest to rodzaj takiej policji, straży porządkowej. Tak należy ewentualnie, a później Niemcy już jesienią zaczęli nadawać temu formy zorganizowane, stopniowo mundurując tych ludzi i wtłaczając pewien swój reżim. Więc tu mamy jak gdyby dwie narracje na temat roli Niemców, natomiast jedna z opcji mówi wyraźnie, no zmuszenie kilkudziesięciu młodych mężczyzn, bo tak opisuje się tych 40-50 ludzi wyprowadzonych w pierwszej turze za miasto, była możliwa tylko w momencie, gdy są uzbrojeni Niemcy wydający rozkazy, bo... Ale tu nie mamy wątpliwości, tu nie ma sporu. Zresztą w Radziłowie było identycznie. Przyjechały dwie czy trzy taksówki. Był podobny spektakl i tak samo zebranie Żydów na rynku. Też mniejsza miejscowość, tak 1200, no nie, wtedy około 1000 mieszkańców w ogóle Radziłów. Mniejsze od Jedwabnego, 30 kilometrów odległości. Nie, tam 300 raczej się mówi, a 800 w Jedwabnym maksymalnie. Tak jak wyliczaliśmy te badania, ilu mogło być tam obecnych, tu muszę troszeczkę skorygować. Mechanizm jest tak, nikt nie neguje, że tam są ci policjanci polityczni, organizują i przeprowadzają narady z jakąś nową elitą, która prawda, po tej okupacji sowieckiej się pojawia, prawda? Nie była aresztowana, no część akurat tam laudańscy byli nam starsi, ale synowie się angażują, którzy się ukrywali przed tą czwartą deportacją, prawda? My mamy dużo lepszą dokumentację, bo kilka spraw z tak zwanego dekretu sierpniowego z bardzo szczegółowymi dochodzeniami śledczymi, bardzo dużo zeznań, więc tam jest... I gdyby przyjąć, że Jedwabne jest rzeczywiście kalką w nieco większej skali wydarzenia w Radziłowie 7 lipca, no to siłą rzeczy musiałoby to wyglądać podobnie, ale że diabeł zawsze tkwi w szczegółach, to my nie mamy pewności. W Radziłowie nie było żandarmów niemieckich, była to mniejsza miejscowość.
A przyjechały na pewno te słynne taksówki z policjantami, którzy ten spektakl nienawiści i tak dalej poprowadzili i później wyjechali. Czy oni kazali, czy oni zaproponowali. Z naszej perspektywy ważniejsze jest, że sporo miejscowych Polaków, a tam nie było innych mniejszości, a my tylko Polacy i Żydzi, no ten Bardoń właśnie był też Polakiem ze Śląska, który nawet przecież później nie uciekł, jak się Niemcy wycofywali. Mieszkał do 1949 roku w Jedwabnym sobie zupełnie spokojnie i był jedyny, który dostał no, wyrok kary śmierci, prawda, w tym procesie. Więc no, to też o czymś, prawda, świadczy. Także to jest złożona no, Szczuczyn, równie wielka liczba ofiar, około co najmniej 300 zamordowanych z udziałem Polaków, ale prawdopodobnie przy czynnym udziale takim egzekucyjnym ze strony jakichś Niemców, bo to jest potwierdzone no, w takich zaraz powojennych zdarzeniach. Natomiast badania archeologiczne z 2001 roku, które zidentyfikowały obecność amunicji niemieckiej jest wewnątrz. Spór, tak, jest spór, ale trzeba o tym wspomnieć. Kilkudziesięciu sztuk amunicji odstrzelonej wewnątrz stodoły no, stanowi przesłankę do tego, by sądzić, że tych kilkudziesięciu mężczyzn zastrzelono. A bronią palną wówczas w 1941 roku w Jedwabnem mogli dysponować tak, tylko Niemcy. Tylko, że to jest wzór Mauser 1942 rok. Trudno, żeby on był używany w 1941 roku. To jedna wątpliwość. Druga wątpliwość, profesor Kola i jego ekipa tylko i wyłącznie odsłoniła zarys podmurówki i zarys tego mniejszego grobu właśnie z tą głową Lenina, prawda, z szczątkami. Nikt nie badał, nie było ekshumacji, nie badano szczątków, nie mamy zielonego pojęcia, w jaki sposób ci ludzie na pewno wcześniej niż reszta spalona zginęli. Nie mamy. Mamy relacje, że łapano Żydów w polach, bo to przed żniwami było, a wtedy zboże było dużo wyższe, nie tak jak dzisiaj państwo obserwują na polach, więc tam próbowano, tam goniono na koniach, no, zabijano i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo mamy tego typu relacji pośrednich, ale o samym przebiegu mordu w Jedwabnym nie mamy tak dokładnej informacji jak o Radziłowie, gdzie wiemy konkretnie, kto wezwał młodego chłopca, wsadził, kazał mu wejść na dach, dał mu bańkę z ropą, on ją rozlał, podpalono. Tam mamy no, bardzo szczegółowy opis zajścia i my historycy wnioskujemy per analogiam troszeczkę, ale cały czas szczerze mówiąc, że nie ma ani jednej relacji, żeby było słychać strzały. To zawsze podkreślał profesor Dariusz Stola. Nie ma ani jednej relacji, żeby ktoś słyszał strzały. Ale też nie ma. Jedna jest. Ale to była jakaś późna. Nie z jedna tego pierwszego jest. Okresu. Bo, no, być może, ale jest. Jest świadek, pamięci. Który twierdził, iż słyszał strzały. Natomiast odnosząc się do tego sporu właśnie o te detale, które próbujemy odtworzyć, no to analizy dotyczące broni używanej przez różne formacje niemieckie latem 1941 roku wskazują, że w różnych formacjach było w użyciu 1500 egzemplarzy próbnych karabinu ręcznego maszynowego wzór 34-41, do którego wykorzystywano tę amunicję. W związku z tym ta teza sprzed 20 lat, że broń maszynowa nie mogła być wykorzystywana, bo jest to wzór 42, no jest w tej chwili kwestionowana, zważywszy, że zachowały się świadectwa wykorzystywania tego prototypu na froncie wschodnim latem 1941 roku. Więc my jesteśmy nadal w wielu punktach na etapie dyskusji. Jeśli chodzi o uczestnictwo Niemców. Natomiast co jest dla nas ważniejsze? W całych tym dochodzeniach, dwóch procesach, bo drugi był taki jednej osoby, Sobuty dotyczył później, parę lat późniejszy, przewija się wśród tak zwanego polskiego sprawstwa w różnej skali, tylko obecności czy czynnego udziału, przewijają się nazwiska 102 mieszkańców, dokładnie 102 mieszkańców Jedwabnego. No to jest zatrważające. Oczywiście nie wszyscy byli pod stodołą, trudno mi powiedzieć, ale na pewno nie wszyscy
są w równym stopniu winni. Niektórzy może w ogóle byli zmuszeni i tylko i wyłącznie tworzyli taki tłum, który uniemożliwia ucieczkę, prawda? A może niektórzy z ciekawości tam poszli, bo coś się, prawda, bardzo dramatycznego działo. Natomiast no, to jest jednak no, rzeczywiście no, taka znacząca liczba. Przejdźmy do takiego być może pokłosia sytuacji po tym pogromie bezpośrednio. Czy ktoś, wiadomo, czy ktoś skorzystał w bardzo wyjątkowy sposób na tym potraktowaniu Żydów w ten sposób? Miejscowi Polacy bardzo. Mamy pytanie od pana Marcina, naszego słuchacza, który pyta, czy wiadomo, kto przejął i czy przejął te żydowskie majątki, których klucze no, być może zostały zabrane, chyba zostały zabrane przez mieszkańców, zostały znalezione. Doskonale to wiemy na przykładzie Radziłowa. W Jedwabnym niestety nie mamy tak dokładnego. W Radziłowie dokładnie wiemy, kto przejął którą kamienicę i tak dalej. I nie chciał się podzielić nawet z matką tego chłopca, który no, rozlał tą ropę. Mamy bardzo dokładne zeznania dramatyczne. To na pewno też chodziło w dużym stopniu o grabież, o mienie, o zajęcie. Mamy taki wspaniały pamiętnik Hai Finkelstein z 1946 roku, już po emigracji, plus cała rodzina Finkelstein cudem przeżyła, to była rodzina młynarzy. No, niektórzy ich lubili, inni nie. Wyciągnięto ich właśnie z tego drugiego marszu do tej stodoły i później no, w trudnych warunkach, ale cała rodzina przeżyła w sąsiedniej wsi i ten pamiętnik no, dzień po dniu cały ten okres po wybuchu wojny opisuje, prawda, łącznie z, no, ze szczegółami. No i mamy 100% chyba pewności, że to nie jest pisane na rzecz jakiegoś procesu, odszkodowania. To jest po prostu no, zgrozy tych wydarzeń. Niestety ta relacja słynna Szmula z Wassersteina, tam pseudocałka, która rozpoczęła dochodzenie jedwabińskie, ona jest bardzo enigmatyczna. Ona jest przechowywana w naszym archiwum, prawda? Była tłumaczona z jidysz przez wybitną naszą badaczkę tam sprzed kilkudziesięciu lat, które tłumaczenie zostało wysłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i rozpoczęto w ten sposób dochodzenie. Tu dodam jeszcze jedno, zanim oddam głos. Władza bardzo, ta nowa komunistyczna, nie lubiła Jedwabnego, gdyż tam zawiązała się taka szkolna, młodzieżowa, tajna konspiracja przed tym 49 rokiem, 48. No i to Jedwabne było... No była na widelcu tej władzy, więc jak tu się pojawił autentyczny, prawda, powód, żeby rozpocząć dochodzenie, to je bardzo szybko przeprowadzono, skarżono tam 21 osób, jedna osoba na karę śmierci, tam kilka wyroków dożywocia i tam niżej dalej w dół, ale w sposób bardzo niechlujny i bardzo niekompetentny przeprowadzono to dochodzenie. Dlatego no, my historycy mamy słabszy materiał. No ale tak czy inaczej udało się ostatnie zdanie, no jak gdyby oddać pewną, no nie wiem, sprawiedliwość, czy przypomnieć ten tragiczny los, który jednak całe lokalne społeczeństwo chciało wymazać z pamięci. No i mi się wydaje, że no, to Jedwabne, kazus Jedwabnego już z nami zawsze zostanie. Różnie interpretowane, ale zostanie. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami w 1939 i w 1941 roku, gdy znikają właściciele, natychmiast jako pojawiają się hieny żerujące na tej sytuacji i wyciągające rękę po opuszczone mienie. W Radziłowie, w Jedwabnym, w innych tych miejscowościach i w wielu innych, gdy dochodzi do akcji wyniszczających, ludobójczych, mamy to potwierdzone, a wspomniany pamiętnik Hai Finkelstein jest wstrząsającym źródłem. Niejako od razu znajdują się ludzie, którzy niejako od razu, jeszcze gdy palą się te stodoły w Radziłowie i w Jedwabnym, już sięgają po mienie. To nie ulega wątpliwości, że takie jednostki we wszystkich tych miejscowościach. Z okolicznych wiosek już jechały no, te jak się nazywa, wozy taborowe, podwozy i miejscowi w Radziłowie pilnowali, żeby okoliczni chłopi nie rozkradli mienia, które im się, według w ich opinii, należało.
Więc takie zdarzenia dotyczące rabunku miały miejsce. Co do przywłaszczania nieruchomości, to są chyba jednak trochę późniejsze sytuacje, bo to wymagało legalizacji na pewno. Nie, one były zasiedlone. Prawdopodobnie, jak w większości, przejęte na skarb III Rzeszy, a później władza ludowa przejęła to jako mienie tak zwane już nie po żydowskie, w cudzysłowie, tylko po niemieckie. Dając tam krótki, roczny okres na składanie pretensji i dochodzenia własności czy prawa do dziedziczenia. Natomiast niektóre te operacje były dokonywane jeszcze w czasie wojny, bo władze okupacyjne kierowały część tych nieruchomości, nazwijmy to, na rynek, oferując po zaniżonych cenach osobom zainteresowanym i one zmieniły właściciela poprzez akty kupna, sprzedaży od władz już w okresie wojny. Później. I teraz właśnie musimy przejść do pamięci. Dodać do tego wątku, ponieważ jednak w tej książce wokół Jedwabnego tam są też przywoływane właśnie sprawy te cywilne, tak, o opuszczone mienie po niemieckiej i jak gdyby tam jest mowa o całej szajce, która działała na tym terenie. Tak, to Krzysztof Persak dobrze to opisał, no, że przywłaszczano, robiono malwersacje, afery, no i to też Żydzi uratowani, czy ci co wrócili z Rosji, często pracownicy aparatu bezpieczeństwa organizowali te sprawy. No, rzeczywistość nigdy nie jest czarno-biała w tak dramatycznych czasach, no, bardzo pogwałcana. Znaczy i tutaj jak gdyby warto powiedzieć, właśnie jedną z takich osób, która brała w tym udział, był Józef Grądowski, który był Żydem. Razem ze swoją rodziną jak gdyby ocalał z pogromu. Jego żona i dzieci następnie były umieszczone w getcie i zginęły, natomiast on był przetrzymywany u Wyszykowskich. Natomiast po wojnie został na terenie i był też taką ważną osobą, bo w tych różnych śledztwach, bo musimy powiedzieć, że tych śledztw po wojnie było kilka. W zasadzie mieszkańcy Jedwabnego byli regularnie na rozprawach sądowych, które z czasem coraz bardziej były polityczne z różnego jak gdyby kąta. Ale on jak gdyby brał w tym udział, tak? Raz oskarżał, raz jak gdyby bronił tych oprawców. On był w tej szajce, on poświadczał różne fikcyjne pokrewieństwa różnych osób narodowości żydowskiej, którzy tam aspirowali. Tak, no jak gdyby podawał się za ich bliskich. Natomiast to, co jest... Szajka się czym zajmowała? Mieniem żydowskim. Znaczy, trzeba było zgłosić, żeby móc przejąć majątek, trzeba było zgłosić, że jak gdyby się było spokrewnionym. Wróćmy do zbrodni w 1941 roku, a nie do tego, co się tam działo w 1945 roku i później. No nie, no ale zbrodnia się zakończyła. No. Zbrodnia zakończyła się mordem, prawda? W obu przypadkach to samo w Szczuczynie. W Radziłowie wyraźnie miejscowi znowu pojawiły się dzień po spaleniu Żydów te taksówki i Niemcy nakazali w ciągu 3 dni pochować wszystkie ofiary. One nie tylko były w stodole, szczątki, ale też i w polach okolicznych, w różnych miejscach, to już pojedyncze. I rzeczywiście mamy relacje z tych 3 dni wykopywania grobu. Tam jest grób nie wewnątrz stodoły, tylko jak gdyby z drugiej strony obmurówki. Dzięki gminie żydowskiej i w ogóle stowarzyszeniu udało się wreszcie tam pomnik kłamiący, bo tu nawiązując do pamięci, zakłamujący sens tych wydarzeń. Jeszcze musimy tutaj zrobić przerwę, bo już znowu przeskoczyliśmy. O pamięci dotyczącej zbrodni dokładnie w Jedwabnym, nie w tym kompleksie zbrodni na całym terenie, no to wskazują historycy, że nie ma żadnego świadka, który byłby na miejscu, gdy stodoła płonęła i dogorywała, gdy się zapadła. Mamy dopiero świadectwo osób, które tutaj, tak jak w przypadku przywołanym, zostały wezwane po 2 dniach, czyli przypuszczalnie 12 lipca, aby pogrzebać szczątki ofiar znajdujące się w Pogorzelisku. Natomiast nie ma żadnego świadka
tego, jak ten pożar... Czy nie ma zanotowanego zeznania, albo zeznania. Nikt się nie przyznał, bo przecież jak się paliła stodoła, to raczej wszyscy tam zerkali. Tak, ale i w tym sensie, że nie ma odnotowanego, zachowanego świadectwa, a przynajmniej znanego. A czy to była przypadkowa stodoła? Czy to tak, była przypadkowa stodoła? W Jedwabnym ona była, znaczy przypadkowa. No, wiadomo było, że właściciel jest no, w ogóle w Argentynie, w Stanach w ogóle został po nim budynek i on jest trochę oddalony w Jedwabnym, no, na wprost cmentarza żydowskiego, ale oddalony od zabudowań. W przypadku Radziłowa no, to właściwie jest w ciągu zabudowań dawnej tej osady, wsi, miasteczka, więc no, było wiadomo, że ona jest pusta, tam nie było nic składowane. No i zapewne, no, to wiemy z tych archeologii, że no te osoby no, albo zabito, albo pogrzebano od razu, ale raczej zamordowano w obrębie tej stodoły, tych mężczyzn, którzy no, robili ten pochód z tym popiersiem Lenina. Następnie wpędzono tam 300 kobiet, dzieci i osób. No, między 300 a 400 według profesora Coli, ale on to badał tylko i wyłącznie tak perspektywicznie, porównując z niektórymi grobami chyba w Charkowie, bo on tam prowadził ekshumację. Nie wydobyto szczątków. Mamy taką informację o tym słynnym getcie, tu już wspominanym. To były dwa domy. Tam się prawdopodobnie z tych ukrywających się, którzy przeżyli, Żydów jedwabieńskich, no oni wyszli po tych trzech dniach, jak ta furia, ten rządza mordu już ustała w jakimś sensie. I tam mieszkali tam parę miesięcy, ale na pewno nie było to więcej niż no, kilkadziesiąt osób. To były konkretne dwa domy, nawet wiemy gdzie, w którym miejscu. One, tak zwane getto. Proszę Państwa, musimy przejść już teraz konkretnie do naszego problemu. Czy możemy nazwać tę kwestię problemem nadmiaru pamięci? I czy właściwie ten ogromny temat, jaka jest rola pamięci w społeczeństwie? Kim są ci aktorzy, którzy występują w tych przesłaniach już teraz dla nas tak bardzo historycznych, sprzed 80 lat? Jak to oceniać? Jak oceniać zapis pamięci? Jak interpretować to w czasie? Poza tym mamy różne etapy tej pamięci, bo toczy się okres powiedzmy PRL-owski, oczywiście stricte zaraz powojenny, w którym też następują rozliczenia na zasadzie procesów sierpniowych wymierzonych w osoby, które no jednak dopuszczały się działalności polegającej na współpracy z okupantem niemieckim. Pojawia się nowe społeczeństwo demokratyczne, które też w jakiś sposób stara się zbadać swoją przeszłość już na zasadzie wolności. Możemy od 89 roku, a nawet wcześniej 1989 mówić o Katyniu, o deportacjach sowieckich, więcej o tym okresie. No jednak komunistycznym, który też swoje piętno zostawił na naszym społeczeństwie. I w 2001 roku znów wszystko się zmienia, ponieważ wychodzi książka Jana Grossa, którą w naszej rozmowie pani doktor Bogumił określiła jako swego rodzaju manifest, który opowiada tę historię trochę inaczej, kładzie inne akcenty, przez co doprowadza właściwie do czegoś, co można potem określić i to w badaniach, które pani doktor przeprowadzała w 2014 rokiem z zespołem badawczym, w którym uczestniczyła. W zasadzie ujawniają deformację pamięci tego społeczeństwa poprzez książkę i pryzmat tego, co zostało napisane w przekazie Jana Grossa. I pani to określiła jako zbiorową traumę kulturową, do której to pojęcie byśmy prosili, jakby pani chciała też trochę wytłumaczyć więcej. I w tej pamięci powojennej pojawia się właśnie sprawa słynnego pomnika, który został postawiony na miejscu, czy w pobliżu miejsca zbrodni w Jedwabnym, tej stodoły, w latach 60. podawał nieprawdziwą liczbę ofiar i podawał
być może, czy w dużym stopniu nieprawdziwych sprawców, to znaczy wskazywał bezpośrednio na niemieckiego okupanta, nie wspominał o ewentualnie innych uczestnikach tych wydarzeń. Natomiast był to pomnik, który w pewien sposób był świadectwem martyrologii tych ziem i jakoś wpisał się w lokalną pamięć. I teraz według tego, co, przepraszam, że tak streszczam tą naszą rozmowę przygotowawczą, ale tutaj bym chciała, żeby pani to poszerzyła, pogłębiła te wątki, które wydają się wyjątkowo potrzebne w świetle dyskusji o przebiegu i tych ustaleniach historyków, że właściwie ci mieszkańcy Jedwabnego też poczuli się pozbawieni swojego pomnika, który w jakiś sposób przypominał, czy jakoś w jakiś sposób katalizował tę pamięć lokalną. I teraz pytanie jest takie, jeżeli się odbywają uroczystości w Jedwabnym, 10 lipca przeważnie, w tym roku będą 11, ponieważ akurat wypada w szabat, czyli w sobotę, ten 10 lipca, to teraz jest pytanie takie, czy mieszkańcy Jedwabnego nie czują się zaproszeni, czy oni nie są zapraszani? I ja wiem, że to są takie pytania być może, które powinny być skierowane do bardzo wielu osób tak naprawdę, które tą problematyką się interesują, ale wydaje mi się, że pani jakby poświęcając swój czas badawczy i też tą problematykę pamięci z punktu widzenia antropologicznego, jak pani to skomentuje? I tutaj jesteśmy gotowi na dłuższą wypowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Znaczy, chyba pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to panowie odnieść się do waszej dyskusji, która była szalenie pasjonująca, bo panowie absolutnie pasujecie na dokumentach, które się pojawiają, nie pojawiają. Jest pewna dedukcja też, mam to, co pan profesor zwrócił uwagę, prawda? Pewne wydarzenia idą jakimś procesem i to wiemy. Moja metoda badań jest inna, ona jest taka miękka, rozmawiamy z ludźmi tu i teraz. Ja rzeczywiście te badania robiliśmy 2014-16 rok, a więc w bardzo specyficznym też momencie historycznym. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wokół żadnej okrągłej rocznicy, tak jak mamy dzisiaj. To jest bardzo ważne, tak, jeżeli mówimy o pamięci. To, co nas interesowało rzeczywiście, to jest to, wokół czego wspólnota lokalna buduje swoją pamięć. Ja bym teraz tak bardzo szybciutko tylko chciała powiedzieć, tak zwrócić na pewne uwagę na pewne elementy, które tutaj już wybrzmiały, ale chciałabym je spróbować opowiedzieć z punktu widzenia mieszkańców Jedwabnego. Dokonuje się zbrodnia. Wiemy, że to była fala pogromowa. Wiemy też, że to są takie procesy, które, znaczy oprócz tego wszystkiego, o czym panowie wspomnieli, tak, o tych całych przygotowaniach, nie wszyscy w tym biorą udział, ale jest to coś, co jest traumą dla wszystkich, tak? Akurat tutaj Marta Kurkowska-Budzan, która pochodzi, historyczka z Uniwersytetu Jakolińskiego, która pochodzi z Jedwabnego, jej się udało zrobić wywiady z mieszkańcami swojego miasteczka przed debatą wokół Jedwabnego. I tam pojawiają się na przykład, ma takie niesamowite wspomnienia o kobiety, która właśnie wspomina, jak na drugi dzień po spaleniu stodoły ona idzie i widzi ciało swojej sąsiadki, Żydówki, jej dzieci, a niedawno tańczyła na jej ślubie, tak? I jakby te historie, jak gdyby Marcie się udało jeszcze wtedy jak gdyby uzyskać. To, co wiemy, to jest też to, że jest ten proces. Tak, to było bardzo upolityczniane miejsce. Wiemy też, że koło 1947 tam partyzanci przyjmują władzę. Tam jak gdyby władza powoli się lokuje. Ci ludzie cały czas żyją w strachu, tak? Ci partyzanci też się gdzieś karmią, ci partyzanci gdzieś się między sobą też często nie lubią. W związku z tym tam jak gdyby jest taka specyficzna sytuacja i zaczyna się pierwszy proces, który właśnie w tej książce wokół Jedwabnego Krzysztof Persak mówi, że jakby był bezprecedensowy, bo jednak 22 osoby zasiadły, jedna była skazana na śmierć i tak tam dwie czy trzy osoby umarły jak gdyby w tym
więzieniu. Czyli mamy taką sytuację, że tak, po pierwsze, spójrzmy, to było, tak jak wiemy, polsko-żydowskie miasteczko. Wszystko jedno, nie wszyscy ze wszystkimi żyli w zgodzie, ale jednak wszyscy tworzyli to miasteczko. Byli sobie potrzebni, pełnili funkcję w tym mieście. Ich już nie ma. Okej, Polacy przyjmują część funkcji, które tamta wspólnota wypełniała, ale wojna się toczy dalej, ludzie dalej umierają, sytuacja się zmienia i nagle 22 zdrowych chłopów idzie do więzienia. Idzie do więzienia w procesie, w którym jest dokładnie powiedziane, że idą jak gdyby za tą zbrodnię. I dlaczego to jest istotne? Bo oni mają żony, oni mają dzieci. To byli w większości mężczyźni, którzy mieli już rodziny. Nie ma rąk do pracy. W związku z tym to nie jest tak. I jak gdyby, jeżeli przyjdziemy, bo ja jak gdyby też śledziłam te akta sądowe, które państwo jak gdyby zebraliście wokół Jedwabnego, tam widać, prawda, jak ta wspólnota w ogóle żyje tym, jak oni wymyślają, żeby tych ludzi wyciągnąć. Trzeba żyć dalej, tak? Toczyć się, to życie się toczy. I potem rzeczywiście przychodzi ten 61 rok i to jest prawdopodobnie, bo to też nie wiemy, tak? Według profesora Szaroty z inicjatywy z Bowidu i z inicjatywy lokalnego liceum jest postawiony pomnik. Ten pomnik oczywiście, to był pomnik, który został ustanowiony na miejscu spalonej stodoły i na którym było napisane miejsce kaźni ludności żydowskiej, Gestapo i Żandarmeria Hitler rozkaz spaliły żywcem 1600 osób 10 lipca 1941 roku. 61 rok to już jest zupełnie inna sytuacja, inny w ogóle moment historyczny. Inaczej te ziemie są już dobrze włączone, nazwijmy to, już funkcjonują. I ten pomnik zostaje włączony do szeregu martyrologii narodu polskiego, którym się zajmuje Rada Ochrony Walki Męczeństwa. I staje się ważnym miejscem, w ogóle na drodze pielgrzymek. Z kolei, ponieważ zostaje on wzniesiony z inicjatywy między innymi właśnie liceum ma obowiązek opieki nad tym pomnikiem. To, kiedy myśmy w 2014-2016 roku robili wywiady, w zasadzie wszystkie osoby opowiadały o tym pomniku. Ten pomnik był dla nich ważny. I opowieść jest taka, że to był pomnik, pod który regularnie chodzono. Chodzono 1 listopada, w Dzień Wszystkich Zmarłych, żeby zapalić świeczkę. Szkoła miała obowiązek dbać o to miejsce. I to, co jest ciekawe, w samym Jedwabnym było jeszcze kilka pomników, które po 89 roku, takich, to się nazywa, prawda, dyżurne pomniki, które trzeba było wznieść i gdzie jak gdyby były PRL-owskie rytuały władzy odprawiane. One wszystkie jak gdyby znikają i przestają funkcjonować w zasadzie od 89 roku. Natomiast z tych relacji, które jeszcze my mamy, oni dalej chodzili. Dalej chodzili po ten pomnik i stawiali świeczkę. I to też bardzo ciekawe, bo wiele osób mówiło, dziadkowie nam mówili, że mamy tam pójść i mamy dbać o to miejsce. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak, Jedwabne jest też takim miejscem, gdzie po wojnie przyjeżdża duża migracja. To znaczy, jeżeli mówimy dziadkowie, to niekoniecznie muszą być rdzenni mieszkańcy, bo są tacy, są w ogóle bardzo rdzenni, tak? Którzy mają jak gdyby i są w stanie udokumentować swoje korzenie do XIV wieku, ale też właśnie jest ludność napływowa. Oni wszyscy jak gdyby dalej dbali o ten pomnik, co też wiele osób podkreślało, nigdy żadna grupa nie przyjechała. Nikt w ogóle się tym nie interesował. Kończą się śledztwa, ale lata 80. przyniosą dwa ważne wydarzenia dla mieszkańców. To znaczy pierwsze to był w 86. roku w ziemi łomżymskiej. Ukazał się artykuł Zdzisława Sędziaka, Losy Żydów w Łomżymskim, gdzie on taki sposób, jak gdyby na podstawie tych dokumentów, które ma, opisuje. Opisuje to oczywiście w dzienniku takim powszechnie czytanym, zbiera informacje. Wiemy w związku z tym, że wszyscy wiedzą, natomiast on to pisze do nich, do wspólnoty lokalnej, mieszkańców Łomżyńskiego. Dwa lata później, w 1988 roku, Danuta i Aleksander Wroniszewscy piszą artykuł Aby żyć. I to też tutaj warto powiedzieć, bo oni, jak gdyby to jest historia już tego artykułu, oni chcieli go opublikować w Gazecie Wyborczej, Gazeta Wyborcza nie była zainteresowana tym artykułem i piszą go tam. Jest to również artykuł, który bazuje na relacji Szmula Wassersteina, którą oni przeczytali, ale oni ją jak gdyby dużo
dużo głębiej otaczają kontekstem takim lokalnym. To znaczy, ponieważ pojechali też w miejscowości, zaczęli zadawać pytania, okazuje się, że wiele ludzi pamięta, tak, opowiadają ze szczegółami to, co się wydarza. No i chwilę później Gross publikuje swoją książkę. Możemy więc powiedzieć, że tak, wspólnota lokalna jak gdyby wiedziała o tym. I na swój sposób spróbowała. Tutaj są bardzo ciekawe takie relacje i wspomnienia, które udało się Magdzie Kurkowskiej-Budzan zebrać, które pokazują też, że w zasadzie od czasów wojny wspólnota czuła jakby karę boską. Tak? Jakby odczuwali takie poczucie, mieli kary boskiej. Tam jest takie wspomnienie, kiedy jedna z pracownic już służb oczyszczania miasta odmawia sprzątania, bo jakby trawa układa się w kształt krzyża, a w tym miejscu według świadectwa, znaczy wszyscy to zapamiętali, piękna Żydówka z małym dzieckiem została zabita i umarła. No i wtedy wszyscy przychodzą, zaczynają się w tym miejscu jak gdyby modlić w rycie oczywiście chrześcijańskim. Sytuacja zmienia się w 2000 roku, kiedy Gross publikuje swoją książkę. Ja myślę, że dla mnie jako badacza pamięci bardzo ważnym świadectwem jest film Agnieszki Arnold, bo ona jakby oni razem tak współpracowali. Państwo ich wszystkich znacie, więc dobrze to wiecie tak z prywatnej, tak? Państwo, ja to odkrywałam, tak? Państwo pewnie też. Ona jak gdyby jedzie i ten dokument, który zresztą można obejrzeć, jest wstrząsający. Ja, oczywiście to jest dokument, to jest film dokumentalny, ale to jest wizja, tak? Znaczy to jest pewna też jej narracja. Natomiast widzimy to, co możemy, dla mnie, to co ja widzę, prawda, jako zapis tego okresu, to tarcie, różne głosy. One są... Burmistrz Godlewski, który jak gdyby inicjuje tą postawę, też jest stamtąd, jak gdyby jest w tej wspólnocie. I dopiero jak gdyby, kiedy do tych ludzi zaczyna docierać, tak? Znaczy raczej myślę, że to taki stres związany z tą budową nowego pomnika, że tutaj się coś zaczyna dziać. Przecież oni nie byli ani pierwsi, ani ostatni, więc oni jak gdyby wszyscy w koło, jak gdyby mają, mieli jak gdyby wspomnienia, tak? I noszą to bierzmo, no oni tak to odbierali, tak? W tamtym jeszcze okresie. I tutaj pojawia się właśnie chęć postawienia pomnika i to, co rzeczywiście jak gdyby we wszystkich relacjach, to jak przebiegały w ogóle przygotowania, bo to był bardzo krótki okres, to jak z nimi nie negocjowano, że im przywieziono ten pomnik i w nocy kiedyś zabrano ich pomnik, było jak gdyby bardzo mocno przez nich podkreślane, tak, jako takie wydarzenie traumatyczne, po którym, i tutaj też jest ważne, tak, no bo mamy z jednej strony właśnie, mamy książkę Tomasza Grossa, mamy Annę Bikont, która przyjeżdża z nimi, rozmawia i też jak gdyby widać w jej książce, jak ona powoli się z tego, jak gdyby najpierw oni są bardziej chętni do rozmowy z nim, potem mniej. Natomiast chwilę później pojawiają się drudzy historycy, tak, pojawia się profesor Strzembosz, profesor Nowak, to, no, profesor Strzembosz kilka lat później zostaje honorowym mieszkańcem Jedwabnego, którzy im dostarczają jak gdyby innej narracji, innej opowieści o nich. I zdecydowanie jak gdyby to wydarzenie, 2001 rok, z perspektywy 2014-16, jak ja z nimi rozmawiałam, jest przez nich postrzegany jaki taki moment, kiedy oni, ta pamięć przestaje być ich pamięcią, tak? I bardzo wiele osób podkreślało, tamten pomnik był, myśmy o niego dbali, nasze dzieci o niego dbali. Może robiliśmy to źle, ale dbaliśmy. Nikt nie przyjeżdżał, przyjechano, oskarżono nas o to wszystko, i postawiono nam pomnik, tak, do którego oni byli zapraszani, bo to wiemy też i też wiemy, Marta Kurkowska-Budzan też pisze, że był jeszcze taki moment, kiedy później i uczniowie ze szkoły przychodzili i jeszcze dbali o ten pomnik. Natomiast no, widać było, że tam się coś zadziało. Natomiast to, co dla mnie też było bardzo istotne, prawda, bo to też nam wybrzmiało w naszej rozmowie, chodzi o ten okres sowieckiej okupacji, której rezultatem była wywózka wielu osób. I to jest bardzo, potem część tych ludzi wróciła. No, część umarła na zsyłce, część wróciła. No, to byli głównie ziemianie, kobiety, dzieci. Znaczy, w większości to dzieci już wróciły potem, bo te dziadkowie i rodziny umarły. I oni jak gdyby, mimo że po 1989 roku ta pamięć o Sybirakach mogła już spokojnie się rozwijać, to ona się tutaj nie rozwijała. To też trzeba powiedzieć, że to nie była też taka pamięć, która ich zaczęła jednoczyć. Dopiero w 2003 roku jest wybudowany pomnik wywiezionym na wschód i on jak gdyby
jakby od początku był jak gdyby odpowiedzią na to. Znaczy ta pamięć i taka jej silna próba jak gdyby włączenia w lokalną tożsamość była rezultatem jak gdyby tamtych wydarzeń na poziomie politycznym, ponieważ na poziomie społecznym to też nadal jest jak gdyby grupa osób, które tak. Ja muszę troszkę zaprotestować. Ja tam byłem w 2001, jak prezydent Kwaśniewski czytał, byłem z boku, chodziłem, nie było nikogo. Wszyscy otwierali tylko okna i w dwóch miejscach puszczono tak głośno jakąś muzykę, żeby zagłuszać to, co było, na, co się działo na rynku i te wszystkie obchody i tak dalej, że było to coś okropnego. Ja do dzisiaj pamiętam ogromną taką moją traumę protestu i nawet nie mogłem nikogo skrzyczeć czy coś zrobić, bo ci ludzie się pochowali, wystawili głośniki i nadawali jakiś potworny jazgot taki bigbitowy. Ja tam byłem, no naprawdę pamiętam to odrzucenie tej ingerencji i dochodzenia prawdy i tego, co myśmy wszyscy robili, no budziło znowu protest potworny. Ja nie jestem z Jedwabnego, ja nie mam żadnego powodu, żeby im współczuć, ani w ogóle się z nimi jakkolwiek utożsamiać. To łatwiej się przyznać, to burmistrz Godlewski, cała rodzice, wszyscy próbowali, tam były jednostki, myśmy zrobili 2 czy 3 szkolenia z IPN-em później, z nauczycielami otwartymi, no ale wystarczył rok, dwa, okoliczności i tak dalej, grupa jakaś nacisku i oni się z tego wszystkiego wycofali, no. No nie wiem, to jest jakiś fenomen takiego zaprzeczenia, że gdzieś tam 3 pokolenia czy 2 wcześniej wśród nas byli jacyś bandyci, złodzieje, mordercy i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie mogę zrozumieć do dzisiaj. Znaczy, ja mogę zrozumieć to tylko w kontekście tej trwającej dyskusji o to, jaki w wymiarze liczbowym był udział konkretnych osób w zbrodni. O ilu osobach, o jakim procencie mieszkańców mówimy, bo jeżeli jest w świadomości mieszkańców Jedwabnego takie przeświadczenie, że ci sprawcy byli, których znamy z nazwiska, z tych, ale to była ograniczona liczba i to jest stan świadomości mieszkańców, to oni odrzucają taki bardzo wstrząsający, zmuszający do refleksji, ale dla nich z ich punktu widzenia niesprawiedliwy niesprawiedliwe stwierdzenie, że oto jedna część sąsiadów zabiła drugą część sąsiadów, bo być może wśród tych, którzy właśnie nie wyszli z tych domów, oni gdy usłyszeli o takim właśnie przedstawieniu, powiedzieliśmy, ale my nie mamy żadnego dowodu, żadnego przekazu, że mój dziadek, moi rodzice przyłożyli rękę do tej zbrodni. I część tych zachowań, Andrzeju, może właśnie z tego wynikać, a w przypadku tych domów i rodzin, gdzie ten udział był, bo przecież ci ludzie chociażby sądzeni mieszkali nadal, wypowiadali się w filmie Agnieszki Arnold, no to w grę wchodzi poczucie winy. Tak? I w sumie wywołało to taką sytuację, którą ty opisujesz, którą obserwowałeś, bo no, trwa dyskusja o to statystyczne niejako zaangażowanie w sprawstwo bezpośrednie, w nękanie, bicie, terroryzowanie, doprowadzenie. Czy znamy odpowiedź na to pytanie? Ta dyskusja nadal trwa, okazuje się. Nawet gros i książka, od samego początku, zanim opublikowaliśmy tam Marcel Persak, ja tą książkę wokół Jedwabnego, no, cały czas była mowa, że to jest jakiś czynnych, aktywnych 40-50 osób, prawda? Tych tak zwanych bezpośrednich sprawców po polskiej stronie jest jakiś konwój, drugie tyle to jest tych ludzi. Co, 15%? 10-15%, 20% dorosłych mężczyzn w tej miejscowości. Na pewno pewnie nie więcej. 5% w tą, w tamtą dałbym. Tylko to ja rozumiem, że ktoś chce to odrzucić, szczególnie no, ci przyjezdni i tak dalej, którzy no, w ogóle nie mieli tej pamięci, mimo że widzieli doskonale, że to jest dom po Srulu, tam jest dom po tym i tak dalej. Tam były ciągle ślady po mezuzie, a w Wąsoszu to no, ludzie prawie jak z Maksymiczem Persakiem pokazywałem im, które domy były żydowskie, bo nie zmienili od drzwi, no to prawie nas tam konicami nie pobili w 2002 roku.
No jest ta pamięć zawłaszczenia i jakiegoś tam, jakiejś odpowiedzialności, mimo że na przykład moja rodzina czy tam kogoś jest absolutnie czysta, nic nie brała w tym udziału, no jest jakaś taka kolektywna, ja to odrzucam, taka obrona kolektywna. Za wszelką cenę bronimy całkowicie polskiej niewinności, lokalnej niewinności, już nie chodzi o tą Polskę. Lokalnej wspólnoty. Lokalnej wspólnoty niewinności. Nasza wspólnota była zawsze niewinna, prawa, uczciwa, a jak był jakiś złodziej, to margines. Znaczy myślę, że to, że, znaczy, że to jest uproszczenie, to znaczy to nie jest tak. Ja bym to, co jak gdyby chciałam jak gdyby pokazać, zwróćmy uwagę, że oni od czasów wojny uczą się tego, tak? Na tych wszystkich procesach. To jest długi okres, żeby tą strategię wypracować. Natomiast też wydaje mi się, że właśnie ten okres, znaczy to takie napięcie, bo już właśnie nie toczą się już sądy, znaczy, bo już one się w latach 70. procesy kończą, w latach 80. natomiast zaczyna się ta dyskusja na łamach lokalnej prasy. Nie wiemy, jakby to się potoczyło, tak? Natomiast jest taki moment i mi się wydaje, że to ten właśnie film Agnieszki Arnold, który pokazuje, że oni jak gdyby otwarcie mówią, tak? Zawsze będą ludzie, którzy będą i tak postrzegali i w ten sposób. I ciekawym jest to, tak, że po postawieniu tego pomnika, jak gdyby ta pamięć zupełnie zostaje jak gdyby wyparta, tak? Dokładnie. Znaczy, zaczyna się taki silny antagonizm. Ja bym powiedziała, że na etapie jeszcze właśnie przed samą publikacją, no tutaj jak gdyby zaczyna się, jak gdyby chęć w ogóle dostrzeżenia, prawda? Jak gdyby tej człowieczeństwa tamtych ludzi, mówienia o tym. Ta wspólnota jak gdyby chciała, tak? No ona jak gdyby wydawało się, żeby chciała. Natomiast w momencie, kiedy zostaje skonfrontowana, tak? Znaczy po pierwsze, oni nigdy nie byli jako jedwabne, nigdy nie było na łamach wielkiej historii. Ono się po prostu sobie żyło. Nie, no nie tam się żadne wielkie wydarzenia. Zresztą właśnie u nich na stronie była taka, cały czas wisi informacja o ich historii. To tam jakby nie ma wielkich wydarzeń, wielkiej historii. I nagle tutaj trafiają, tak? Trafiają w sam środek. I to może budzić strach i lęk. Tym bardziej, że to, co jak gdyby dla mnie było bardzo ciekawe, oni zwracają uwagę, jak media zaczynają o nich mówić, tak? To już jest 2000 rok, jak gdyby telewizja i te różne głosy eksperckie. I one jak gdyby im dostarczają, ja bym powiedziała, nowych narracji, w jakich oni zaczynają o tym mówić. A to, że potem jak gdyby ten proces oczyszczenia się toczy, to się toczy. To, że do dnia dzisiejszego, w zależności od tego, z kim się rozmawia i w jaki sposób, to będą mówili na temat tego, że no, historia jest szara, a nie czarno-biała. Natomiast rzeczywiście to, co wyszło w naszych badaniach, i to myślę, że jest też taką rzeczą, którą no, możemy to odrzucić, tak, ale możemy się też nad tym zastanowić. Dlaczego ustanowienie tego pomnika, które było dla nas bardzo ważne, jako dla wspólnoty narodowej, jako części Europy, dla globalnej pamięci. No, dla lokalnej pamięci jest wydarzeniem traumatycznym, który rozbija ich możliwość lokalnego przepracowania pamięci. Czy to się nigdy nie dokona? Nie, ja nie uważam. Pamięć jest elastyczna, ona się zmienia. Natomiast rzeczywiście tutaj myślę, że oni, to zresztą było bardzo widoczne, tak, zaczęli do nich przyjeżdżać eksperci, którzy zaczęli im mówić, dostarczać pewne nowe treści, które są też jak gdyby w jakimś takim nurcie pewnego dyskursu, tak, i tego podziału na dwa różne wizje, skąd idziemy, dokąd idziemy. Natomiast jeszcze jedno, bo to jest trauma tej lokalnej społeczności. Ja tutaj, Andrzeju, powiem w ten sposób, nie czuję żadnej wspólnoty ze sprawcami, czy też ich krewnymi, którzy niosą na barkach ciężar zbrodni, w której uczestniczyli ich krewni. Natomiast czuję współczucie dla tych niewinnych, których postrzega się poprzez pryzmat tej zbrodni. Natomiast padło też pytanie o znaczenie szeroko rozumianej zbrodni jedwabieńskiej dla naszego społeczeństwa. Faktem jest, że do roku 2000 i 2001 artykuł Rzeczpospolitej, książka Grossa, film Agnieszki Arnold, nie mieliśmy w świadomości społecznej w naszym kraju takiej informacji, że byli Polacy,
którzy uczestniczyli w tak potwornych zbrodniach. Wiedzieliśmy o szmalcownikach, wiedzieliśmy o różnych podłościach tego rodzaju. To poprzez, głównie powiedziałbym nawet kulturę, filmy od ulicy Granicznej rozpoczynając, to gdzieś świadomości było. Ale o tym, że byli wśród Polaków zbrodniarze, no to zdarzali się, to uświadomiła nam ta dyskusja. I to tu stąd idzie chyba ten ogromny wstrząs i znaczenie. Grzegorzu, jesteśmy już ile lat w Europie? 20 lat jest od upamiętnienia, od tego zwrotu. No pora się uczyć. No, nie możemy ciągle tylko i wyłącznie rozumieć i współczuć teraz nie zamordowanym Żydom, dzieciom, zakatowanym kobietom, zapominać o tym, a tylko myśleć, jaką to traumę ma lokalna społeczność. Nie, ja to odrzucam. Ale ja tego musimy absolutnie jasno, nie powiedziałem. Twardo mówić. No, jedwabianie muszą się z tym pogodzić. Jak ktoś mieszka w Oświęcimiu, to też, prawda, no gdzieś tam w jakimś szerokim kontekście też będzie się no, czuł taki na początku, a skąd ty jesteś, ja z Oświęcimia, prawda? To nie brzmi tak, no, to się bardzo ma takich mnóstwo konotacji, no ale później trzeba się zastanowić, przecież to nie jest wina tych ludzi, no i muszą o tym no, zapomnieć. Tak się zdarzyło, że mieszkają w Jedwabnym, jakoś przyjąć do wiadomości, że wydarzyły się tam tragiczne rzeczy i w innych miejscowościach tak samo. No ale nie możemy ciągle się nad ich traumą. Przepraszam, nie, my mówimy o musimy tutaj kończyć, lat, po pierwsze. A nie obecnej, tak? Ale to, i teraz rozróżnijmy. Uważam, ja mówię, że dlaczego to wywołało taki rezonans wówczas? Jesteśmy w innym miejscu i też absolutnie jest pierwszeństwo tych, których zamordowano tu i w tych 30 innych miejscowościach i też w innych miejscowościach na terenie województw wschodnich. Tu nie ma żadnego sporu między nami, ale też zawsze będę się jak gdyby występował w tym, żeby nazwać sprawców, ale nie łączyć z nimi ludzi, którzy ręki do zbrodni nie przyłożyli. Mhm. Tak jest. Natomiast pamięć nie rozwija się bez dialogu. Albo jeżeli się rozwija bez dialogu, to jest to bardzo niedobra pamięć. Może gdzieś tam wymeandrować w jakieś rejony, które mogą niekoniecznie być konstruktywne. Więc pytanie jest takie, pani doktor, jak iść dalej i czy na przykład jest coś, co możemy zaoferować jedwabianom, żeby może doszło do jakiegoś, nie wiem, czy pojednania może z historią? Znaczy ja bym powiedziała tak, raczej jestem badaczem, a nie działaczem pamięci, który ma pewne pomysły, jak to zrobić, tak? Ja myślę, że to jest, to zależy już jak gdyby do grupy, tak, i do ludzi. Znaczy to, tego, czego bym na pewno nie robiła, to nie, znaczy to, nie wiem na jakiej podstawie mówimy, że oni muszą, tak? Oni wiedzą, co się wydarzyło. Natomiast fakt, no jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą, tak? Natomiast jest na tyle dużo źródeł, że myślę, że wiele osób sobie zdaje sprawę. Natomiast jest kwestia, jak gdyby, co dalej z tą pamięcią robić, tak? I jak gdyby, jak oni z nią funkcjonują. Więc możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy informacja o pomniku jest. Czy oni tam, jak gdyby, chcą, pójdą. Prawdopodobnie teraz już, jak gdyby, ta pamięć i pamięć też i 2001 roku stają się już, jak gdyby, coraz bardziej oddalone. Wiem, że jednak co roku jakieś pewne próby dialogów są podejmowane, chociażby przez, no w 2017 roku ze episkopatu przyjechał biskup i była próba jak gdyby takiej wspólnej modlitwy, tak? I natomiast jak gdyby był z kolei atakowany przez innych. Myślę, że żeby to się wszystko było w stanie, tutaj jak gdyby za dużo jest w tym wszystkim polityki, która to wszystko też bardziej komplikuje. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że ta wspólnota sama w pewnym momencie musi podjąć decyzję. My natomiast musimy się zastanowić, jak my chcemy dalej iść, tak? To znaczy ja myślę, że przy tej wiedzy, którą panowie przede wszystkim pokazaliście, którą mamy już, tak? Możemy teraz zbierać coraz więcej takich świadków i coraz więcej. To, co moim zdaniem dla nas byłoby teraz ciekawe,
to właśnie nie oprócz powiedzmy znalezienia kto był, ale zrozumienia dlaczego dana osoba podejmuje w pewnych warunkach historycznych postanawia pełnić tą rolę sprawcy albo staje się bystanderem. I to jest to takie, myśmy tutaj w rozmowie mówiłam o takim tym nowym nurcie, tak, podejściu, takiej modzie w podejściu do pamięci, czyli takim podejściu agonistycznym, które polega właśnie na tym, żeby spróbować nie ocenia się, tylko spróbować zrozumieć, co sprawia, jakie są warunki historyczne. Myśmy dzisiaj w czasie naszej rozmowy dużo powiedzieli o tych warunkach. Ale co dalej? To nie są tylko warunki. Co sprawia, że dana osoba jak gdyby zaczyna wchodzić w rolę sprawcy, a inna jak gdyby tego odmawia. I tu bym się chciała odwołać do badań profesora Antoniego Słuka, który jak gdyby robił badania i pokazuje tak na inny w Kieleckim, że w zasadzie te same mechanizmy, tak, to co wiemy na temat różnych miejsc zbrodni na Żydach na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej i to co wiemy o ludziach, których im pomagali, to wszystko się też tam działo. Natomiast rzeczywiście to co on próbuje zrozumieć jak gdyby jakie cechy człowiek musiał posiadać. Tak, co sprawiało, że ktoś postanawiał być sprawcą, a co sprawiało, że ktoś postanawiał pomagać. I co nam ta wiedza może powiedzieć, tak? No być jakąś lekcją na przyszłość, tak? Powiedzieć jak bardziej niż taka próba właśnie wy musicie coś zrobić, tak? No oni by zrobią, będą robić, co będą chcieli, tak? Tylko jak gdyby czemu to ma służyć? Dziękuję. Ja myślę, że ta odpowiedź jest dobrym momentem, żeby tę dyskusję w tym momencie zakończyć, aczkolwiek nie wyczerpaliśmy tematu. Dziękujemy Państwu za wszystkie zadane pytania. Postaramy się do nich wrócić w przyszłości w naszych rozmowach, debatach. Natomiast teraz 11 lipca 2021 roku mamy szansę spotkać się razem w Jedwabnem i może skorzystajmy z tej szansy. Do zobaczenia.